Cześć, z tej strony Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Squad Busters. Dzisiaj, moi kochani widzowie, przygotowałem dla was 15 tipów, abyście nie musieli zachowywać się jak dzieci we mgle, grając w tą grę. Więc teraz, po obejrzeniu tego odcinka, będziecie totalnymi kozakami i już nie będziecie na pewno popełniali najprostszych błędów w grze. I tak jak wam obiecałem w poprzednim odcinku, dzisiaj zrobimy mini konkursik na nowy super karnet. Tak on się nazywa, trochę dziwnie, chciałem powiedzieć karnet zamiarski, no ale to będzie karnet super, niech będzie karnet super. Zasady konkursu są bardzo proste. Wchodzisz do gry, wpisujesz do sklepu kod Farrell. Następnie w komentarzu piszesz: ale super ten karnet. A wyniki ogłoszę w następnym odcinku. Za wszystkich trzymam mocno kciuki. Tip pierwszy. Używanie turbo. Wystarczy, że przytrzymasz przycisk buta w prawym dolnym rogu ekranu, a twoja drużyna zacznie biegać oraz zostaną przyspieszone jej ataki. Tylko pamiętajcie, że turbo wyczerpuje się szybko. Ale możemy je zwiększyć, przywołując takie postacie jak Hogridera, Max albo takiego słodkiego kurczaka. Nasza drużyna może również zostać przyspieszona, kiedy znajdziemy i podniesiemy booster na mapie. Tip 2. Interakcja z postaciami na ekranie głównym. Klikając na postacie na ekranie głównym, możemy je animować oraz usłyszeć, jak mówią. Czasami losowa postać może dać ci darmowy prezent w postaci monet, więc warto utrzymać dobry kontakt z naszymi postaciami. Tip 3. Zrozumienie kosztu skrzyń. Aby otworzyć skrzynię podczas rozgrywki, musimy zebrać wymaganą ilość złota. Pierwsza skrzynia kosztuje 3 golda. Koszt kolejnej skrzyni zazwyczaj rośnie, ponieważ związany jest z liczbą postaci w drużynie, które posiadasz. Każde przywołanie nowej postaci zwiększa koszt skrzyni o 5 golda. Gdy koszt osiągnie 30 złota, rośnie o 10, aż do maksymalnej wartości 50 złota. Ale pamiętajcie, że fuzje postaci zmniejszają koszt skrzyń, więc warto wybierać rozsądnie postacie i je ewoluować. Tip 4. Zrozumienie modyfikatorów. W grze mamy dostępne 4 światy i na każdym z tych światów są dostępne różne modyfikatory. Na zielonym świecie jest ich najwięcej, bo aż 8. Na pustynnym świecie znajdziemy ich 5, na królewskim świecie również 5, a w czwartym, ostatnim plażowym świecie znajdziemy ich tylko 4. Modyfikatory są zawsze wybierane losowo na początku każdego meczu i bardzo mocno wpływają na rozgrywkę, więc pamiętajcie, że do każdego świata i do każdego modyfikatora będziemy potrzebowali osobną taktykę, więc odpowiednio dostosujcie swoją strategię do modyfikatorów. Tip 5. Zdobywanie darmowych kluczy do skrzyń. Za każdym razem, kiedy podczas rozgrywki zniszczymy drużynę innego gracza, otrzymamy darmowy klucz do skrzyni, co jest naprawdę bardzo pomocne. Pamiętajcie, że rzadkości skrzyń zmieniają się podczas rozgrywki. Kiedy do końca gry zostanie 2 minuty, na mapie pojawią się rzadkie skrzynie z nowymi postaciami. A kiedy zostanie nam już ostatnich 60 sekund, na mapie pojawią się epickie skrzynie. I z tych skrzyń już lecą naprawdę same kozaki. Czasowy limit dla skrzyń został specjalnie stworzony, żeby na samym początku rozgrywki nie biegały już same witchki albo hogridery lub dynamajki. Dzięki temu gierka jest bardziej skillowa i sprawia więcej fanów. Tip 6. Jak odblokować darmową epicką postać? Aby odblokować epicką królową łuczniczek, wystarczy, że połączymy się z Supercell ID, dzięki czemu nasz postęp w grze zostanie przypisany do adresu e-mail. Więc pamiętajcie, że warto to zrobić, bo nawet jeżeli zniszczymy nasz telefon z jakiegoś powodu, no to będziemy mogli się zalogować na nasze konto na innym urządzeniu. I dodatkowo jeszcze zgarniemy nową darmową postać. Pamiętajcie, że przy zakupach w grze możecie użyć mojego kodu Farrell, aby mnie wesprzeć. Ja w zamian za to załatwiłem dla was darmowy prezent 5000 golda dla każdego nowego gracza, który zeskanuje ten kod QR albo kliknie w linki w opisie. Tip 7. Trening w obszarze szkoleniowym. Przejdź do ekranu drużyny, następnie wybierz postać. Kliknij szczegóły i przejdź do obszaru szkoleniowego. To idealne miejsce do ćwiczeń bez ryzyka utraty serii zwycięstw. Więc polecam wam każdemu na samym początku, aby zapoznać się dokładnie z gierką. Tip 8. Używaj postaci ze specjalnymi atakami. Jeśli dokładnie przyjrzysz się swojej postaci, niektóre z nich będą miały drugi pasek wokół paska zdrowia. Gdy się napełni, postać wykona specjalny atak. Ale my już to skądś znamy, co nie? Z Brawl Stars. Kiedy nasza postać kilka razy trafiła w cel, mogła użyć Ultimate Ataku, a jeżeli nabiła kilka razy Ultimate Atak, mogła użyć Hyper doładowania. Więc to jest stworzone coś na ten wzór. Jeśli nie jesteś pewien, jaki jest specjalny atak twojej postaci, możesz to w łatwy sposób sprawdzić. Colt wystrzeliwuje burzę pocisków. Musisz jednak podnieść poziom swojej postaci, aby odblokować te specjalne ataki. Im wyższy poziom, tym więcej fajnych rzeczy odblokujesz. Możesz w łatwy sposób sprawdzić, jaki poziom ma twoja postać, patrząc na liczbę gwiazdek obok niej. Tip 9. Rzucanie zaklęć. Podczas rozgrywki na mapie możemy znaleźć różne magiczne zaklęcia. Kiedy je podniesiemy, pojawi się nam nowa ikona zaklęć. Pamiętajcie, że niektórymi zaklęciami przy pomocy joysticka możemy celować i uderzyć w miejsce, które tylko chcemy. Zaklęcia mogą również niszczyć otoczenie. Na przykład bombą możemy zniszczyć drzewa. To jest bardzo przydatne w sytuacjach, w których brakuje nam nagle golda, aby na przykład otworzyć skrzynkę, a mamy chłopa za plecami. Tip 10. Księga osiągnięć. Wróćmy na ekran główny. Klikając na księgę osiągnięć,
znajdziesz zadania, które możesz wykonywać, aby zdobywać więcej energii portalu. A jak dobrze wiemy, musimy zbierać energię portalu, żeby odblokowywać kolejne światy. Fajne jest to, że osiągnięcia się resetują, więc możemy je robić ponownie. Więc wykonywanie zadań w księdze osiągnięć jest idealnym sposobem na szybkie odblokowywanie nowych światów. Tip! 11. Zabrakło mi już palców. Kupujcie bilety do skrzynek. Jeśli przeglądaliście sklep, mogliście zauważyć bilety do skrzynek, które możemy kupić za monety, tak samo jak postacie. Tylko że bilety do skrzynek są o wiele tańsze, ponieważ postać w niej zawarta nie jest określona. Więc jeżeli chcecie, aby gierka was dłużej cieszyła, no to kupujcie zazwyczaj bilety do skrzyń. Wtedy macie taki element zaskoczenia, bo nie wiecie, co wam wypadnie. Ale możecie też skorzystać z zakupu postaci za monety, kiedy na przykład brakuje wam kilku postaci do kolejnej ewolucji. To jest tylko moje zdanie, a wy zadecydujcie za siebie. Tip 12. Seria zwycięstw. Za każdym razem, gdy wygrasz grę i zajmujesz miejsce od 5 wzwyż, twoja seria zwycięstw rośnie. Im wyższa seria, tym większa nagroda ze skrzynki. Jeśli otworzyłeś skrzynkę i widziałeś bonus na końcu, ten taki z piorunkiem, ten bonus pochodzi właśnie z aktualnej serii zwycięstw. Kiedy zajmiemy miejsce poniżej 5 i nasza passa zostanie przerwana, pojawi nam się opcja zapłacenia za kontynuowanie passy monetami. Jeśli tego nie zrobicie, no to niestety musicie zacząć od nowa. Tip 13. Klucze do skrzyń. Pewnie zauważyliście worek z kluczami podczas meczu lub przed grą. To tutaj znajdują się wszystkie twoje klucze do skrzynek. Są to przedmioty jednorazowego użytku, więc klucze dają ci darmową skrzynkę do danej rzadkości podczas meczu. Na przykład, używając epickiego klucza, otrzymamy darmową epicką skrzynkę. A używając klucza fuzji, otrzymamy darmową fuzję. Ale musimy pamiętać, że za każdym razem, kiedy użyjemy jednorazowego przedmiotu, musimy później odczekać albo minutkę, albo dwie, w zależności od przedmiotu. Klucze są dostępne za monety, a także w ofertach sklepowych i przepustce sezonowej. Klucze możesz znaleźć również w specjalnych wydarzeniach, które będą dostępne w przyszłości. Tip 14. Darmowa skrzynka. Pamiętajcie, że codziennie logując się do gry, możemy odebrać darmową skrzynkę, która pojawi się u nas centralnie na samym środku głównego placu. Jeżeli zrobiłeś przedwstępną rejestrację, pamiętaj, że w sklepie czeka na ciebie kozacka oferta. Nagroda za wstępną rejestrację, gdzie otrzymasz 10 000 golda, skrzynki, emotki oraz epicki pomnik, który będziesz mógł sobie postawić na samym środku swojego placu. Tip numer 15. Jeżeli dowiedziałeś się czegoś ciekawego w dzisiejszym odcinku, to koniecznie naciśnij ten czerwony przycisk subskrypcji, a wtedy będziesz na bieżąco i wszystkie nowości ze świata Squad Busters na pewno cię nie ominą. Obejrzałeś film do samego końca? Napisz w komentarzu. Dzięki Farel za tipy. Ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa. Oh!